Okej. Okay. Okej, okay, udało mi się przeżyć tutaj. O! Ale że ja wróciłem? Siema widzowie. No tak, to ja słuchajcie, że wróciłem i tak w końcu słuchajcie, po tym ponad miesiącu, w sumie to było jakoś ponad półtorej miesiąca przerwy. A no co mogę powiedzieć, no wracam po na YouTube'a, sam wracam oczywiście ze streamami na Twitchu, także już w tym momencie zapraszam was na Twitcha, bo oczywiście zapewne jakieś streamki się będą pojawiały co jakiś czas. W przyszłości oczywiście jak już pojawi się ten światłowód, którego wyczekuję już od dawien dawna, to wiadomo, że oczywiście po tym światłowodzie te streamy będą codziennie, regularnie po prostu, że także ja sobie może wyjdę na jakąś po prostu arenkę czy coś, żeby milej wam się to oglądało i w ogóle, więc Okej. O, serio? No nie, zły start, dobra. Olejmy to. No ja sobie plecił na dół, dobra, o, naprawdę, bruch. Wykupiając te diamenty, ogólnie się dzieje o mnie i o granie w Minecraft ostatnio. Jakoś za dużo super nie grałem tego Minecrafta. Jak już to ostatnio w sumie jedyne w co grałem to tak naprawdę League of Legends i w sumie TOF. Jeśli nie wiecie co to jest TOF, to jest ogólnie taka gierka typu gacha, coś typu na przykład Genshin Impact i w ogóle. I ogólnie się dzieje o to, w ogóle się co zagramy taktykę dema, po prostu pod killów, biorę bana. Taktykę dema, let's go. W każdym razie, o co mogę wam powiedzieć w sumie tak naprawdę, to się u mnie działa przez ten czas. No grałem ogólnie po prostu w TOFa i w sumie w ligę i tyle. Ogólnie też, nie wiem czy wiecie, on się sobie mogę bałem się chyba pochwalić, ale a przez dłuższy czas, byłem tak naprawdę od momentu wyjścia TOFa, bo grałem od samego początku oczywiście tej gry. Tak naprawdę przez większość czasu tej gry, od jej wyjścia, byłem topowym graczem w Europie i właśnie do tego tak długo tą grę grałem i tak dalej, żeby właśnie się utrzymać w tej topce. Aczkolwiek po czasie mi już po prostu już mi się nie chciało i w ogóle, więc no... Ja ci go tutaj szybko sobie bąkniłem kill-offem. Okej, okay, super. A jednego mniej, ten mnie raczej nie uderzy, super. O, tu jest jeszcze jakiś ziomek, czekajcie. Bąknijmy go kill-offem. Bąk. Dobra, poleciał. To tutaj jest w ogóle za arena, nie ma pytań. Demo byłby dumny, dobra, w każdym razie tam jest jakiś, jeszcze jakiś typ, czekajcie. Okej, naprostujmy mu zęby, słuchaj, on ma kurwa miecz, okej. To może być ciężko. Zwłaszcza, że ja mu biję po pół serduszka, on mi bije trochę więcej. No i tam w sumie, czekajcie, co jak znowu sknokuje. Po prostu wykorzystam na swoją korzyść. Okej, jednego mnie. Okej. Podała mi się ta gra. Oś tu w konusie. Wbiję mu zęby, słuchajcie, tym kill-offem. Tu ktoś jest w ogóle jeszcze. Co jest? Ja go zabiję tym kill-offem. Okej. O! Okej, udało mi się przeżyć tutaj. O! Okej, zatrzymałem się. Nic mi nie jest. Okej, co to w ogóle, co to w ogóle było, ty? O, nie, to mam lepsze w sumie ten kill. O, miecz top 3, fajnie. Brzmi okej. Ale wiecie co, ja musiał skończyć to tym kill-upem tą rundę, czekajcie. Ot. Gdzie on jest, ty? A tam jest, o Jezu. No dobra, jak trzeba, to trzeba, nie? Poważnie, Jezu, wszystko będziemy knokować teraz. Ja pierdolę! Daj mi się ruszyć w tej grze zajebanej, kurwa, no. Czy dostał headę, jeszcze nie spadnie, nie? Nice, w końcu. Kurwa, frajer jebany. No i ogólnie jest taka sytuacja, także generalnie na dzisiaj to nie tyle. Także u mnie wszystko jest w porządku ogólnie i pamiętajcie, widzimy się w kolejnym materiale na tym kanale. A co będzie następnym odcinkiem, tego wam jeszcze nie zdradzę. A co do Manhunta, to nie pytajcie, bo nie wiem, czego będę robił tak naprawdę, czy nie. Ja się czego wrzucę ogólnie. Ale no cóż, widzimy się w kolejnych materiałach, także bye-o.